Cześć, tutaj Quaker.pl i dzisiaj zagramy w Angry Shooter Rage'ą grę, która jest kwintesencją gówna, czyli w Ardenen Offensive. Od razu muzyczka, która poraża w tle. Można się do niej pobujać, jak ktoś chce. Stawiam czas na pobujanie się. Dobra, czas minął. Na pobujanie się czas minął i... a więc... a za chwilę gra wywali mi do pulpitu, jeśli kliknę Start Game. Więc ogólnie na razie przejrzymy, mamy tak: Start Game, Load Game, How to Play. I tutaj mamy skrót fabuły, jeśli klikiem strzałkę w prawo mamy Keystrokes. Keyconfig taki. Chodzimy psadem albo ursorem. Ursor Keys oczywiście. Creep. Można przerażać albo się ślizgać. Nie wiem, angle of view, żeby patrzeć myszka. Zrobić kaczkę, w sensie kucnąć C albo control. Skoczyć prawym przyciskiem, już co jest nonsensem. Weapon change, czyli podstawowo 1, 2, 3, 4, 5. Fire weapon lewym, czyli normalnie. Reload R, sniper F, binokulary B. Rzucić granatem to G. Im mocniej przytrzymasz, im dłużej przytrzymasz G, tym dalej rzucisz granat. Escape and pause game i pub mission touch. Są symbole zdrowia, że ile kuli w magazynku. Kompas ze strzałką pokazuje, gdzie mamy następną iść. To znaczy, że jest nie jest możliwa broń. To jest, że jest możliwa ataka, że nie ma amunicji. Dobra. Dalej mamy options i tutaj mamy grafikę. Oczywiście trzy opcje grafiki: 640, 800, 640 na 400, 800 na 600 i 1024 na 760. Color Def 16 albo 32 bit, mouse sensitivity. Rynek to ustawić trochę, bo bardzo mamy wylatę. Difficulty level. Nie będę grał na plus minus, będzie nam radę, jak ja sobie ledwo radę, daję radę na minusie. Redukować efekty, tak nie. Depth of detail. Tam na plus minus może. I tak to bym dalu. Shadows tak. Volume trochę przyciszymy. Music jest no dobra. Jeszcze są credits. Concept, code, 3D sound, level design, cover, intro, music. Co jeszcze? Additional designs. Here's exit. I to jest taki fajny napis flee, chyba fly away chodzi o to. Czy chcesz odfrunąć albo stchórzyć. Bierzemy starting game i zaraz gramy w wali, czyli... naraz, zaraz się widzimy. Dobrze, na szczęście gra mnie wywaliła i mamy mission loading. Tutaj widać mamy cele, czyli you have no other choice, cross the Akkadian territory, destroy the fuel barrels and attack the enemy position in the north. You must destroy that flank battery and the tanks, they are based there. Czyli musimy zniszczyć, bo widzimy nie maszka od razu, będziemy go mieli na hitany. Fajnie biegają. Mam cię na hita. Podpalił mi beczkę. Beczka z zasięgu bomby atomowej. Kurde! Gra jest czasem powala trudności. Uleczymy się trochę. Już mamy nową bombę. Nie mogli naprawić, co robić przy celowaniu. Czy on się trzęsie? Pan Limaszek mnie nie bije. O, dziękuję panu. Czapka mi spadła. Oczekiwałem rentgena, jeśli będę nie trwał dwa, ale podpalił mi beczki. Na tym ogólnie polega ta misja, żeby podpalić im beczki. Zaraz ktoś do mnie przybiegnie, to jeszcze zabiję, tak? Zaraz, no, nawet nie zbiję. W takich skrzyneczkach... Pernie! Musimy rzucić mi granatę. Patrz, oni... teraz nie szukają nikogo. Postrzelili kogoś w ogóle. Oddział.
wózek. No panie, ja chcę ciebie na pita. Zobaczmy jeszcze pewnie jeden sobie. What the hell? Kierwie, jak... I w ogóle burak. Dobra, dwa magazynki, może mi wystarczy. Wyszczelmy bombeczkę. Beczkę, znaczy nie bombeczkę. Sorry, Krzysiu, za wybuchające beczki. Dobra, czy ucieknę? Przecież te beczki mam w sensie bomby atomowej, tak jak granaty. Więc... Trzeba po tą bombę. Pojemniejszy magazynek i większy, ja mam to dobra. Do końca z czajem czym się biega, więc tak się pobiega. Chcę, żeby creep, czyli żeby przestraszyć. Jeszcze 5 naboi. O, mój przyszedł kuzyn. No ty jesteś mój kuzyn, no. Psz, mam cię na fito. Oczywiście mój tym odgłosów w tyle, jak muszę nagrywać. Nagrywał ten wiatr. Dostał pocisk. Strzelać trzeba tak, strzelać trzeba tak. Koniec, aby nic nie... Ej! Ale to się jakby wychyla, ale amazing. Dobra, zbywajcie beczki. Nie, musimy zrobić tak, żeby wystarczyło to. Tak? No, niestety nie. I stało się coś takiego? Że nie mam w ogóle amunicji. Co ja mam zrobić? Kierię. Nie mogę się nie mam tu podeptać. Dobra, bierzemy... na chwilę mamy go to menu. Przerwę zrobimy sobie. Tak, myślałem, gra znowu wywaliła mnie do pulpitu i po prostu w tamtej misji nie należało nic, po prostu zrobiłem bez was, bo to bym musiałbym przechodzić tę grę, całą misję od początku, to mi się nie chce, więc po prostu wziąłem, przeszedłem ją sam, zdobyłem, tam wystarczyło przebić tą jedną skrzynię i zdobyć wyrzutnie rakiet właśnie z tej skrzyni i strzelić ten czołg, co tam stał, więc to była chyba cała misja. To już było wtedy, było congratulations, taka ładna, ta? Więc zabierzemy się za drugą misję. Już bierzemy od razu 7-5. Zaraz parę niemaszków, które mi tam wybiegną. Biorę pan, wybiegł pan. Teraz wybiegną kolejne chmara z graja. Nie wiem, co jest, jak to nazwać. Wapacha? Nie, to nie był pik. Rzuciłbym jakimś sucharem, ale... O, kipie! Jakie buraki! Patrz, strzelał przed chwilą do mnie. Strzelał na chwilę? Już mnie nie widzi. Na kogo mówisz? Do takiego pana, co mnie będzie oglądał. Zanim ten mnie zastrzeli, to w ogóle zdążę sobie jeszcze przeładować. Wszystko sobie zdążę zrobić. Chcę wszystko zebrać sobie zdążę. No, to było dzięki. Wy przerażacie mnie, Niemce. Nie boję się was, słyszeliście?
uczę się w ogóle alfabetu Morsa. I wiecie co odkryłem? Że sygnał SMS-a z nogi, ten, to jest zapisane litery S, M, S w alfabecie Morsa. Który jest, skąd się nie maszki? Na szczęście to był dopiero początek misji, to mi się... Trzeba tam w ogóle nie... Muzyka z horroru. Once again. Ta czaszka zaczęła mrugać, zacząłem się bać. I to jest loteria, jak mówię, więc prawdopodobnie albo wpadnie do pulpitu, nie pokażę mi w ogóle... O, je, dobrze. Dam się spację. Teraz pan. Pan jeden. Pan drugi. Drugi pobiegnie bodajże stamtąd. No. Ładna Syberia. Ej, przestraszymy ich. Jaki ma bardzo dobry obrót. Czego on strzela? O, kiedyś nie zauważyłem cię. Jeszcze mój kuzyn się bawi w tle, ile zaburza mi nagranie. Nie słucha mnie. Dzieci takie coś mi chodzi. Drugie! Z czego mi strzela? Mówię, że mam lagi od Morsa. Mam 10... Dochodzą dzisiaj być z Henkiem i z Hezerem na Mirabelkach. I z tym... i z Kodruchem. Cześć, Julia! Dobry. Very fucking funny. Oczywiście... A, i teraz mordki po mnie odbył. Przepraszam, Mirabelle. Byliśmy na dziobce. Zbieraliśmy z drzewa. Oczywiście nadal mam 15 życia. A idzie na mnie w nocy. W lody mi kroczą. Nie, ta gra w ogóle jest ponad moje nerwy. Więc może drugą misję zostawimy sobie na drugi, na deser. Po prostu na następny odcinek, bo na to trzeba być. Ta gra jest, niby jest shitowa, ale jest trudna jak nie wiem co. Więc żegnaj się z wami, Quacker.pl, i zapraszam na kolejny odcinek.